W wywiadzie dla Jastrząb Post Katarzyna Krzeszkowska opowiedziała o tym, jak wygląda typowa dieta modelek oraz czy restrykcje dotyczące tego, jak kobiety powinny wyglądać w branży modelingowej, zmieniły się w jakiś sposób na przestrzeni lat. Katarzyna Krzeszkowska to modelka, która reprezentowała Polskę w konkursie międzynarodowych Miss World 2013, który odbył się na Bali. Reprezentowała również nasz w konkursie Miss Supranational w 2014 roku, gdzie zdobyła tytuł 4 wicemiss. W 2015 roku otrzymała z kolei tytuł Best Figure na Miss Grand International 2015. Teraz w wywiadzie dla Jastrząb Post odkryła przed nami tajniki diet, które stosują modelki oraz czy prawdziwa modelka musi być bardzo szczupłą i wysoką kobietą? Katarzyna Krzeszkowska o dietach Miss. To nie top model, Miss to nie top model. Tutaj nie ma takich ścisłych form, że dana kandydatka, która ma zostać koronowana, musi mieć te wymarzone wymiary. Nie jesteśmy za tym, żeby dziewczyna musiała się mocno odchudzać, raczej idziemy w kierunku genotypu. Jeżeli gen pozwala na to, żeby mogła być modelką wybiegową, to fenomenalnie, powiedziała Katarzyna, odpowiadając na pytanie o to, czy modelka musi dzisiaj być na restrykcyjnej diecie. Niszy modelingowych jest bardzo dużo, mamy plus size, mamy wysokie dziewczyny, więc w każdej dziedzinie można odnaleźć coś fajnego. Niektóre mają przepiękne buzie, ale nie figury i odnajdują się na przykład świetnie w sferze beauty. Natomiast jeśli chodzi o restrykcyjne diety, to nie jestem za tym. Raczej za zdrowym stylem życia, zbilansowaną dietą, za tym, żeby pić dużą ilość wody i nie korzystać z używek. I za prowadzeniem zdrowego stylu życia, Krzeszkowska podzieliła się z nami swoimi przemyśleniami. Jak wygląda dieta Miss? Katarzyna Krzeszkowska została również zapytana o to, jak wygląda idealna dieta Miss. Modelka zdecydowała się opowiedzieć o tym, jak sama się odżywia i co według niej jest ważne, jeśli chodzi o zdrową dietę i podejście do jedzenia. Śniadanko. Ona nie musi być w konkretnej ilości kalorycznej. Ja lubię warzywa, lubię awokado na śniadanie. Lubię również jajka. Jeżeli chodzi o kolejne posiłki, to drugie śniadanie i tunapę. Jakiś jogurt. Potem zdrowy, gotowany obiad. I najszczuplejsza kolacja. Nie najadamy się na noc. Godzina 20 powinna być zamknięciem naszych nawyków żywieniowych. I żeby kolacja była lekkostrawna, zdradziła modelka. Jesteście zdziwieni, że właśnie tak obecnie wygląda dieta modelek?